Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zmienia się. Wszystko za sprawą przeprowadzonego badania społecznego, w którym to mieszkańcy miasta zostali zapytani o to, co zmieniliby w placówce. Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta, jak działamy, ponieważ kończył się nasz plan poprzedni, 5-letni rozwoju i opracowywaliśmy strategię rozwoju na kolejne lata 22-26 i przeprowadziliśmy diagnozę społeczną. Mieszkańcy odpowiedzieli nam w wywiadach pogłębionych, w ankietach, w różnego rodzaju badaniach, które prowadziliśmy, że nasza oferta jest trafiona, tylko po prostu mamy mało miejsca. Biblioteka w związku z tym podjęła odpowiednie działania, podczas których przestrzeń jej budynku została nieco inaczej zagospodarowana. Prasa została przeniesiona z antresoli. Na antresolę trzeba było wejść po schodach, a jednak z drukowanej prasy korzystają głównie osoby starsze i to taki ukłon w ich stronę, z naszej strony, więc teraz mogą sobie swobodnie tutaj przeczytać, mają wygodne fotele, dostęp do prasy jest jakby dla nich już bardzo ułatwiony. Jak słychać, placówka myśli o odwiedzających ją, a co za tym idzie, dostosowuje swój układ odpowiednio do potrzeb zarówno osób starszych, jak i młodszych. Zamieniliśmy oddział dla dzieci z mediateką i mediateka teraz jest właśnie w miejsce oddziału dla dzieci. Jest to przestronna, 100-metrowa sala, gdzie są dostępne laptopy, tablety, PS-y, zbiory audiowizualne, czyli audiobooki, filmy i muzyka na płytach, a oddział trafił jakby w miejsce właśnie mediateki, jest teraz miejscem już nieprzechodnim, bo na to nam też rodzice zwrócili uwagę, że ten oddział był takim miejscem przechodnim, więc teraz jest bezpiecznie, od razu jak się wejdzie wejściem głównym, na lewo jest oddział dla dzieci i już dzieje się tam bardzo, bardzo dużo różnych fajnych rzeczy, mamy informacje zwrotną, że rodzice i dzieciaczki są zadowolone i to jest dla nas tak jakby takie najważniejsze. Zachęcamy więc każdego, niezależnie od wieku, do odwiedzania czytelni.